To można sobie oczy przypalić. Poznałem Olego w Polsce w 83 roku. Wystarczyło, że to imię Olego usłyszałem, Ole Nudal, co jest imię właściwie ani nie tybetańskie, nie ma nic wspólnego z buddyzmem, duńskie imię, typowo duńskie. I z chwilą, kiedy usłyszałem to imię, byłem pewien, że to będzie moim nauczycielem. Kiedy spotkałem Olego, to posadzili mnie obok i już go tłumaczyłem i tak od tamtej pory jestem prawie przy nim ciągle. Układasz plany jego podróży. Jak się to odbywa? No więc... Nie jest to łatwo. Przede wszystkim, bo mamy po prostu, główny problem jest, mamy za mało czasu. Ole jest jeden, a ośrodków, które otwiera i ludzi jest coraz więcej. I ciężko jest naprawdę zadowolić wszystko. Dzielimy mniej więcej rok na czas, który Ole ma pozostać w Europie, co jest niejako jego bazą, co jest głównym jego zajęciem, a czas, który jest poza Europą. Ten czas poza Europą, który wygląda tak najbardziej ekscytujący, ponieważ jeździmy i do Ameryki Południowej, i na Tahiti, i na Hawaje, i nawet na Wyspach Wielkanocnych byliśmy, Australia, Nowa Zelandia. Robimy to w ten sposób, że raz do roku mamy taką dużą podróż dookoła świata. Zaczynamy to przeważnie od Ameryki Południowej, następnie Stany Zjednoczone, następnie na Hawaje, następnie Australia, Nowa Zelandia i następnie na wschód. Również raz do roku przyjeżdżamy na wschód do głównej siedziby szkoły Karma Kagyu do Rumteku i z powrotem do Europy. Thank you.
were in Nepal the first time in 68. In 69, 2 days before Christmas, we met him. Po raz pierwszy przyjechaliśmy do Nepalu w roku 68. 2 dni przed Bożym Narodzeniem roku 69 spotkaliśmy naszego nauczyciela. Nazywa się on Karmapa. And that was incredible. It was like all the things we had always wished for, they suddenly came into our hands. I było to coś niezwykłego. To jak było, stało się to tak, jakby wszystkie rzeczy, których do tej pory sobie życzyliśmy, nagle wpadły nam do rąk. The man was radiating like the sun at full midday, you know, he had a power and a blessing that cannot be described. Człowiek ten promieniował tak jak słońce w ciągu dnia. Miał moc, miał błogosławieństwo, które naprawdę nie mogę opisać. Also not just sometimes, all the time. I nie wydarzało to się po prostu tylko raz czy parę razy. Wydarzało to się ciągle, cały czas. He was amazing. Naprawdę był niezwykłym człowiekiem. So when Hannah, my lovely wife, and I saw that this was possible to become like that, of course we also wanted to become like that. Kiedy Hannah, moja kochana żona i ja zauważyliśmy, że jest to możliwe stać się kimś takim, więc wtedy zdecydowaliśmy się, że chcemy zostać, stać się kimś takim. So he became, we became his students. A więc staliśmy się jego uczniami. And we've been doing what he said ever since then. Od tamtego momentu czyniliśmy to, co nam powiedział, żebyśmy robili. He first taught us by example, by being so radiant and joyful that he was, while not taking any drugs or not using alcohol or anything else, that the mind's own nature is joy. Więc na początku uczył nas swoim przykładem bycia ciągle tak promieniującym, tak pełnym radości, jakim on był ciągle, i uczył nas, że nie potrzeba brać żadnych narkotyków, nie potrzeba brać alkoholu, żeby dojść do takiego poziomu, żeby trwać w takim poziomie. But actually what he taught us most of all was the message that brings us there. Ale w rzeczywistości tego, czego uczył nas najwięcej, były to metody, jak osiągnąć taki poziom. He told us that mind is clear space. On nauczył nas, że umysł jest jak przejrzysta przestrzeń. It's not a thing. Że umysł nie jest rzeczą. And for that reason it cannot disappear. I z tego też powodu nie może zniknąć. So when one has lost one's fear recognizing that mind cannot be destroyed or disappear. Więc kiedy stracimy ten lęk i rozpoznamy, że umysł nie może być zniszczony, że nie może zniknąć. One becomes naturally joyful because then everything happening in life is a gift. Staniemy się kimś naturalnie radosnym, ponieważ wszystko, co wydarza nam się wtedy w życiu, będzie darem. And when one recognizes that all beings are like us, that they all want happiness, that they all want to avoid suffering. Kiedy rozpoznamy, że wszystkie istoty są takimi jak my sami, że wszyscy chcą osiągnąć szczęście, że wszyscy chcą uniknąć cierpienia. And also that every nature of everybody's mind is space and radiance, space and clarity. I że natura każdego umysłu, każdej istoty jest tak jak promieniująca przestrzeń. Then it becomes very difficult not to be loving, not to be kind, not really to wish to benefit beings. Stanie się wtedy czymś bardzo trudnym, żebyśmy nie byli kimś bardzo kochającym wszystkie istoty, kimś, kto życzy wszystkim istotom dobra. So maybe most important of all, he told us that recognizing the nature of mind is perfection. Więc może tym najważniejsze, tego co on nas nauczał, najważniejszym było to, że urzeczywistnienie, rozpoznanie tego, czym jest nasz umysł, jest to doskonałość. That we don't need to find something from somewhere else. Że nie potrzebujemy znajdować rzeczy z zewnątrz. That we just have to find the key to our inner power. Potrzebujemy tylko odnaleźć klucz do naszych wewnętrznych mocy. Czy to jest właśnie buddyzm? Is this what it is, Buddhism? This is essential Buddhism, yes. To jest esencja buddyzmu. Your mind is clear light, find it. Twój umysł jest jak przejrzyste światło. Staraj się go odnaleźć. Thank you.
is why we are growing. It's the people, not the organization, not the money, which we don't have. Dlatego tak się rozrastamy. To są ludzie, których posiadamy. Nie jest to organizacja, nie są to pieniądze, których tak czy owak nie mamy. It's the people, the friendship. Jest to, są to ludzie, są to, jest to ta przyjaźń, którą nawiązaliśmy. The understanding that the world would be very poor if the free space of Tibetan Buddhism should get lost. Jest to zrozumienie, że świat stałby się czymś bardzo biednym, jeśli by ta wolna przestrzeń, która niesie ze sobą buddyzm tybetański, nagle zniknęła. It's also the knowledge that Tibetan Buddhism is being destroyed in Tibet. Również jest to wiedza, świadomość, że buddyzm tybetański został zniszczony w Tybecie samym. That it's difficult for the young Tibetans, even in exile, to keep the power going. Że jest bardzo trudno młodym Tybetańczykom, nawet jeśli znajdują się na wygnaniu, niejako ciągnąć tą moc buddyzmu samemu. That the methods will really get lost if we don't get them to our countries, our educated, independent people in the West. Że to, co niesie ze sobą buddyzm, naprawdę zostałoby utracone, naprawdę znikłoby, jeśli nie przynieślibyśmy tego do ludzi z Zachodu. Co to znaczy schronienie? Refuge means that people make a contact between the truth in their own mind, the clear light of their own awareness. Schronienie oznacza, że ludzie czynią kontakt pomiędzy prawdą, która istnieje wewnątrz ich umysłu, pomiędzy tym jasnym światłem ich świadomości, which everybody has, but which people don't notice, którą to prawdę nie wszyscy są w stanie zauważyć, and the clear light of awareness everywhere. Kontakt pomiędzy tą prawdą a jasnym światłem świadomości wszędzie. It's really like looking in the mirror for the first time and seeing not just the world outside, but one's own face. Schronienie jest czymś takim, jakbyśmy spojrzeli w zwierciadło po raz pierwszy i zauważyli nagle swoją własną twarz. I took 600 marks out of my pocket, which a friend had just given me. Więc wiele lat temu wyjąłem 600 marek ze swojej kieszeni, które dostałem od przyjaciela parę dni przedtem. And with the rate at that time, we bought it. I z wymianą, jaka wtedy istniała, kupiliśmy to wszystko. And now this is the place of meditation and meeting here, but not just for Poland. A więc to w tej chwili jest to ośrodek medytacyjny, ośrodek, którym się spotykamy, ale nie tylko dla samej Polski. In the last, Westerners like to come here because they can still see a horse and a cow. Oczywiście ludzie z Zachodu lubią tu przyjeżdżać, ponieważ jeszcze są w stanie zauważyć konia i krowę, jeśli tu przyjadą. And not just asphalt and beton and signs, don't step on the grass. A nie tylko asfalt i beton ze znakami, nie wchodź przypadkiem na trawę. The biggest hearts and the bravest minds from everywhere will come here. Największe serca i najodważniejsze umysły zewsząd będą przyjeżdżać tutaj. Ole napisał wiele książek, z nich parę możemy tutaj zobaczyć. Jest to książka o naukach Nindro, o praktykach na drodze buddyzmu. Jest to książka Moja droga do Lamów, gdzie Ole opisuje cały początkowy okres, pobyt w Nepalu.
I ostatnia książka, która wyszła niedawno w Stanach Zjednoczonych, będzie wkrótce przetłumaczona na polski. Tytuł brzmi Dosiadając Tygrysa. And there are lots and lots of pamphlets of different lectures my colleagues, the other Tibetan lamas and I have given. I jest bardzo najróżniejszych informacji o różnych wykładach, którzy inni lamowie tybetańscy, moi koledzy i ja wykładaliśmy, dawaliśmy tutaj w Polsce. Wszyscy przyjechaliśmy tutaj, żeby spotkać lamę Olego, który jest mistrzem buddyjskim, który opowiada o umyśle, który opowiada o medytacji, opowiada o uwolnieniu się od wszystkich ograniczeń, od wszystkich wątpliwości, o zaufaniu we własny umysł i o życiu zgodnie z wewnętrzną prawdą, który każdy z nas w sobie nosi. Trust your mind. Zaufajcie swoim umysłom. Be independent. Bądźcie kimś niezależnym. Rest in the essence of your mind. Spoczywajcie w esencji swojego umysłu. And if you can, come to one of our centers and learn Buddhist meditation. Jeśli możecie, przyjdźcie do jednego z naszych ośrodków i nauczcie się buddyjskiej, tybetańskiej medytacji.